Demonstrowane ćwiczenie pokazał mi kiedyś Marek Olejniczak. Jest ono doskonałe na rozwój szerokości mięśni najszerszych grzbietu. Podchodzimy do odwrotnego butterfly'a, rotujemy ramiona do wewnątrz i chwytamy rączki maszyny. Taki uchwyt zapewni nam, że podczas ćwiczenia łokcie nie będą opadać. Następnie wykonujemy opad tułowia, opierając jednocześnie głowę na oparciu. Ruch koncentryczny odbywa się poprzez zbliżenie dolnych kątów łopatek do siebie i przyciągnięciu łokciu do tułowia. Natomiast najbardziej interesujący nas ruch ekscentryczny polega na maksymalnym wypuszczeniu łopatek w końcowej jego fazie. Podczas całego przebiegu ćwiczenia staramy się pracować jedynie w płaszczyźnie czołowej.